Już nie wyeksploatowany Lublin, a nowy Fiat Ducato będzie służył Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu, a przy okazji również innym miejskim instytucjom czy placówkom oświatowym. Dziś samochód oficjalnie przekazano. Auto charakteryzuje się uniwersalnością zabudowy, może więc przewozić zarówno ładunki, jak i pasażerów. Stary Lublin Masowski się po prostu rozsypał. Zginął śmiercią heroiczną, nie był w stanie dalej jeździć, a potrzeby są wielkie, bo to no, chociażby 2 mobilne boiska, 3 lodowiska, ale oprócz tego zajęcia sportowe, które chcemy, żeby nie tylko odbywały się tu w siedzibie MOS-u na Sudeckiej, ale żeby one też odbywały się jak najczęściej w szkołach. Wybudowaliśmy szereg boisk przy placówkach. W związku z tym dla organizacji tego, dla przewozu pracowników, sportowców bardzo się przyda. No i obietnica dyrektora Taraszkiewicza, krwią kazałem mu to podpisać, że to będzie też samochód, który będzie służył całej oświacie. Nie ma sensu, żeby każda szkoła miała swój wóz, a on na pewno się przyda. Może to być samochód, który będzie służył do przewozu przynajmniej 8 osób, bo takie parametry tutaj ma w papierach. Ale również następuje szybki demontaż dwóch zestawów siedzeń, czyli 6 osób i traktujemy to wtedy jako bagażówka. Wiadomo, organizujemy różne zajęcia w różnych miejscach. Mamy boiska, mobilne boiska do koszykówki ulicznej, mobilne boisko do piłki nożnej, które będziemy przewozić i przewoziliśmy do tej pory. Mamy również lodowiska, części na lodowiska, które będziemy już niebawem zaczynali się uaktywniać w tym kierunku i również przewozić na miejsce ich przeznaczenia. Również na zawody sportowe wszelkiego rodzaju, które się nie odbywają na sali Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, czyli tutaj, ale na przykład na Złotniczej. Jeżeli chodzi o drugi samochód, tutaj mamy dyrektora, na razie może się pochwalić, tu zdjęcia, na razie ale mamy zakontraktowany. Wiemy już, że tak jak tamten kosztuje, który za nami tutaj stoi 120 tysięcy, ten będzie kosztował 130 tysięcy. Jest to specjalny samochód. Ten bus ułatwi sytuację, bus jest dostosowany do przewozu 8 osób, w tym dwoje poruszających się na wózkach inwalidzkich. Myślę, że to ułatwi sytuację wszystkich dzieci niepełnosprawnych, bo to nie tylko dzieci te, które widzimy poruszające się na wózkach, ale te, które nie mogą się po prostu z różnych przyczyn poruszać komunikacją miejską. A do tej pory czym te dzieci były wożone? Do tej pory były 2 busami wożone, jeszcze brały udział 2 busy. Ten na pewno ułatwi sytuację i polepszy sprawność tego dowożenia. Jest pan zadowolony? Jestem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że to jest finalizacja już jakby wcześniejszych działań miasta i wychodzi to wszystko naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci niepełnosprawnych.